Dzień dobry, Tomasz Chojnowski, Gazeta Wyborcza i gość dnia telewizji Wałbrzych, Marek Fedoruk, burmistrz w Nazdroju. Dzień dobry. Witam Państwa, witam Pana redaktora. Panie burmistrzu, czy czuje się Pan oszukany, a może zdradzony przez koleżankę z własnego ugrupowania, przez kolegów, którzy przegłosowali uchwałę o ograniczeniu części uzdrowiskowej w Nazdroju i umożliwili w ten sposób budowę obiektów handlowych w miejscu starego basenu krytego? Kilka kwestii Pan poruszył w tym zagadnieniu. Po pierwsze, jeszcze nie jestem chyba zdradzony, oszukany, mocne słowa są, ale ważniejsze jest zagadnienie, którym ale Rada... Ale przynajmniej był Pan zdziwiony, zaskoczony. Troszkę może tak, ale... Że ta uchwała w ogóle się pojawiła. Nie. To byłoby przekłamanie, dlatego że ja również byłem autorem tych uchwał i byłoby chyba nieporozumienie, gdybym ja oświadczył, że ja nie wiedziałem o sprawie. Sprawa troszeczkę inaczej wyglądała, natomiast należy zwrócić uwagę, że uchwała nie przesądza o zmianie granic strefy B i C. To jest jednoznaczne. I każdy, kto przeczyta paragraf pierwszy uchwały, jednoznacznie to stwierdzi, że nie dokonano żadnej zmiany granic. To jest podstawa. Natomiast na sesję, na wniosek pani przewodniczącej... Tak, to wyjaśnijmy może, jak to się stało, że w ogóle ta uchwała została podjęta, bo wokół tej sprawy narosło wiele wątpliwości. Można powiedzieć, że około roku czasu właściciel terenu zabiegał o podjęcie działań zmierzających w tym kierunku, czego dotyczy uchwała, czyli doprowadzenia do zmiany granic strefy B i C. A więc nie można powiedzieć, że sprawa jest z zaskoczenia. Sprawa. Natomiast faktem jest, że w styczniu zostałem poproszony przez panią przewodniczącą pisemnie o przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie. Uznałem, że dobrze jest przygotować dwie uchwały, która mówi o wszczęciu procedury przygotowującej całe zagadnienie czy całą sprawę, a więc umożliwiającej podjęcie działań w tym zakresie, a zmiany więc przeprowadzenie całej procedury. Druga uchwała była bardzo rygorystyczna, jednoznaczna, która stwierdzała, że nie podejmuje się żadnych działań w związku ze zmianą granicy strefy B i C. Natomiast procedowana była na sesji styczniowej Rady Miasta uchwała ta druga, która dawała delegację burmistrzowi do przygotowania całej procedury związanej z ewentualną zmianą granicy B i C. Był Pan zaskoczony, że ta uchwała przeszła? Tak, byłem zaskoczony, natomiast powiem jednoznacznie, że ja zostałem poproszony, czy zapytany przez panią przewodniczącą, czy będę wprowadzał do porządku obrad styczniowego projekt tej uchwały. Jednoznacznie stwierdziłem, to nie jest pilna sprawa, bo skoro nawet uznać, że sprawę trwa mniej więcej rok czasu, myślę, że ten miesiąc czasu nic by się nie stało, kiedy radni mogliby się spokojnie zapoznać z samą uchwałą, nie ze sprawą, bo sprawę, tak jak oświadczyłem, sprawa propozycji zmiany granic mniej więcej była omawiana wcześniej. Od roku, tak. I dlaczego pani Marzena Sobczyk, przewodnicząca Rady Gminy, zdecydowała, że ta uchwała będzie procedowana? Myślę, bo rozumiem, że zrobiła to wbrew panu. Nie. To są dwa organy. Organ Rady. Ja jestem właściwie, w cudzysłowie, gościem podczas sesji Rady. Ja nie muszę uczestniczyć podczas sesji Rady Miejskiej. Ale jest pan wykonawcą. Jestem wykonawcą, natomiast radni przegłosowali porządek obrad, w którym wprowadzony został ten punkt do porządku obrad. Radni mogli odrzucić propozycję. Jeszcze raz powtarzam, zostałem poproszony o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Odmówiłem, bo nie jest w moim przekonaniu to pilna sprawa i nie musiała być procedowana na sesji styczniowej. Czyli generalnie tak czy inaczej doszłoby do dyskusji o zmianie granic uzdrowiska, tak? Tylko pan nie chciał, żeby w styczniu o tym rozmawiano. Nie tak, panie redaktorze, bo troszeczkę zmienia pan zagadnienie, bo mówimy o zmianie granic. Mówimy o rozpoczęciu procedury które mogłaby rozpocząć zmianę granic.
Taki jest kształt uchwały, natomiast samo zagadnienie, jeżeli by patrzeć na zagadnienie, bo nie chcę, żeby telewidzowie odebrali w inny sposób, jak przekazuję informacje. Sprawa zmiany stref jest bardzo poważną sprawą i myślę, że nad tym powinniśmy się bardzo pochylić. Wpłynął wniosek od grupy mieszkańców do Rady Miasta i do burmistrza miasta, którzy są zaniepokojeni zmianą granic i ja tu podzielam zdanie mieszkańców. Jest to bardzo poważna sprawa i myślę, że nie powinniśmy tego pochopnie czynić, a więc bez dogłębnych analiz, bez konsultacji społecznych nie powinno dojść do zmiany granic strefy B i C. Ma pan w ogóle poparcie w Radzie Gminy? Myślę, po tej że tak. całej sytuacji, tak? To znaczy, możemy mówić, że jest koalicja popierająca Marka Fedoruka i jest współpraca w gminie Szczawno-Zdrój? Współpraca gminy i radnych, współpraca burmistrza i radnych oczywiście jest, natomiast możliwe, że to zagadnienie tylko podzieliło nas. Dobrze, to co teraz z uchwałą o zmianie granic? Co się będzie działo? Jeżeli na najbliższej sesji, która będzie 29 lutego, radni nie przychylą się do mojego wniosku o uchylenie podjętej uchwały, między innymi w związku z wnioskiem mieszkańców, grupy mieszkańców, dużej grupy mieszkańców, bo wniosek został podpisany przez około 500 mieszkańców, a więc nie wolno pominąć tego głosu, dużego głosu mieszkańców. W związku z tym uznałem, że mieszkańcy nie są przychylni zmianie granic strefy B i C, w związku z tym przygotowałem uchwałę o wycofaniu, o anulowaniu podjętej uchwały, o przystąpieniu do tych prac. A co jeśli radni odrzucą tę uchwałę? Będzie procedowana sprawa, natomiast myślę, że niektórzy Państwo nie zdają sobie sprawy, że to jest procedura wielomiesięczna. Trzeba przygotować dokumenty związane z operatem uzdrowiskowym, trzeba przygotować dokumenty związane ze statutem. Również konieczne będą dokumenty związane ze studium uwarunkowań i zagospodarowania gminy. I jak każdy wie, że to są prace kilku albo kilkunastu, miesięczne, to nie jest zmiana ad hoc, mało, wymaga uzyskania opinii innych organów, w tym wypadku przede wszystkim Ministerstwa Zdrowia. W tej sprawie, ta sprawa była już zgłaszana do Ministerstwa Zdrowia w lutym lub marcu ubiegłego roku. Myśmy dostali opinię negatywną dotyczącą zmiany granic strefy B i C. Natomiast po jakimś czasie ministerstwo przysłało pismo z prośbą o wyjaśnienie, jakim charakterze, w jakim zakresie miałaby nastąpić ewentualna zmiana granic. Ale jednoznacznie opinii pozytywnej w tej sprawie. A więc jeżeli byśmy rozpoczynali tą sprawę, nie można by się w moim przekonaniu kierować opinią, która była wykonana, czy nawet gdyby uznać to pismo ministerstwa akceptujące, czy uruchamiające procedurę, nie można tego traktować, że jest to zgoda na zmianę granic. Dobrze, panie burmistrzu, konkretnie. Jest pan za zmianą granic uzdrowiska, czy nie? Jestem przeciwny zmianom granic, które by spowodowały jakiekolwiek uszczuplenie i narażenie uzdrowiska na jakiekolwiek straty i rozwój miasta jako uzdrowiska. A czy zmiana granic w tym przypadku takie straty by przyniosła uzdrowisku? Pokazują przesłanki, które się wokół sprawy zaczynają krążyć, bo też zaznajamiam się z informacjami przedstawianymi przez inwestora i troszeczkę mnie zaniepokoił, albo bardzo mnie zaniepokoił fakt, w którym w ubiegłym roku były bardzo jednoznacznie przedstawione warunki dotyczące zagospodarowania terenu i bardzo inwestor podkreślał, że będzie to charakter rekreacyjno-sportowy z udziałem usług i handlu. Dziś, po ostatnich wypowiedziach, jednoznacznie inwestor stwierdza, że miałby to powstać obiekt typu
handlowego i usługowego, który jest na Piaskowej Górze czy na Podzamczu, a więc wybitnie o charakterze handlowym. Wydaje mi się, że taki obiekt nie może powstać i jestem jednoznacznie przeciwny powstaniu takiego obiektu. A czytał pan list otwarty pana Szymona Wróblewskiego zamieszczony w internecie? Tak, czytałem ten list. To pisze, że chce stworzyć na tym terenie kompleks obiektów o funkcji sportu, rekreacji, funkcji mieszkalnej i biurowej oraz funkcji usługowej. Tak, list rzeczywiście czytałem, natomiast również słuchałem wypowiedzi w telewizji pana Szymona Wróblewskiego, w którym jednoznacznie stwierdził, że to ma być taki obiekt jak na Piaskowej Górze czy na Podzamczu, a więc bardziej o charakterze handlowym. Wydaje mi się, że taki obiekt nie powinien powstać i jednoznacznie jestem przeciwny takiemu obiektowi. Dlaczego nie powinien powstać? Dlatego, że może doprowadzić do utrudnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorcom już funkcjonującym na terenie Szczawna, a poza tym wprowadzenie takiego obiektu handlowego, dużego obiektu handlowego, nawet jeżeli on byłby składał się z małych obiektów handlowych, to mógłby zaburzyć funkcjonowanie uzdrowiska ze względu na ilość dostarczanych towarów do tego obiektu. Pan Wróblewski w liście pisze, że koncepcję zagospodarowania terenu przedstawił radnym na sesji już w marcu 2015 roku, czyli rok temu. Pamięta pan, o czym wtedy mówił? Tak, jednoznacznie podkreślano, pan występował również prawdopodobnie z kimś ze swojego przedsiębiorstwa albo z architektem i była przedstawiana koncepcja i mówiono o koncepcji bardziej rekreacyjno-sportowej. Powtarzam, w liście czytałem list i jest również wymieniona funkcja rekreacyjno-sportowa, natomiast w wypowiedzi telewizyjnej pan skłaniał się bardziej w kierunku handlowej. Musimy zadbać o interes jako uzdrowiska, o ochronę strefy A. W związku z tym te działania nasze w kierunku ewentualnej zmiany granic muszą być bardzo przemyślane. Ja nie jestem przeciwny działaniom inwestora w tym zakresie, natomiast konieczne jest i ważne jest, że w przypadku zmiany nie ma możliwości cofnięcia już swojej decyzji. A przemawiają do pana argumenty inwestora, że stworzy około 50 miejsc pracy, że wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków to około 100 tysięcy złotych? Proszę pana, przemawiają mi, natomiast kwota 100 tysięcy złotych jest istotną kwotą i nie można jej pominąć w budżecie, tak jak każda złotówka gminna. Natomiast nie naraziłbym na straty uzdrowiska za kwotę 100 tysięcy złotych. Jest to nieadekwatna kwota do tego, co mogłoby się zdarzyć w uzdrowisku. A dlaczego troszeczkę ten mniejszy brak, czy poważny brak zaufania do działań inwestora? Proszę państwa, to jest 1,5 hektara, mniej więcej 1,4 hektara, którymi dysponuje inwestor i w świetle dzisiaj obowiązujących przepisów, niektóre zamierzenia, a w dużym zakresie wydaje mi się zamierzenia, mogłyby być realizowane już na tym terenie. Natomiast przez okres 7 czy 8 lat, kiedy inwestor jest właścicielem tego gruntu, ten teren ulega degradacji i no, z przykrością to stwierdzam, to mogłoby świadczyć takiemu wymuszeniu określonych działań, żebyśmy my zgodzili się na zmianę charakteru terenu, bo to jest tylko jedyna nadzieja na poprawę wizerunku tego miejsca. Tak, nie jest. Pan Szymon Wróblewski pisze w liście: proszę dać mi szansę na realizację kolejnej inwestycji, która pozwoli na zagospodarowanie i uporządkowanie terenu po byłym basenie, wpływając znacząco na rozwój gminy. Wierzy pan w tę deklarację? Nie mam prawa nie ufać temu, co dorośli i odpowiedzialni ludzie mówią. Natomiast muszę mieć ograniczone zaufanie i to, co ustawa o uzdrowiskach przewiduje dzisiaj, myślę, że jest wystarczającym do tego, aby inwestor pokazał, że chce ten teren zagospodarować tak, jak mówi. A zastanawiał się pan nad tym, co będzie, co się stanie, kiedy na przykład inwestor zmieni plany?
Tak. Albo sprzeda ten teren. Tak, właśnie nad tym się zastanawiam. I tu jest kolejny punkt takiej nieufności, że ufamy temu, co mówi pan Szymon Wróblewski. Natomiast nic nie stanie na przeszkodzie, żeby inwestor zmienił zapatrywanie co do tego terenu, zbył ten teren innemu kontrahentowi, a tamten kontrahent nie będzie zobowiązany dotrzymać jakiegokolwiek słowa. Ja szanuję działania pana Wróblewskiego na terenie Szczawna, bo wykonał dużo dobrych rzeczy, natomiast tak się zdarzyło z jego nieruchomością w centrum miasta. Również nabył nieruchomość pan Wróblewski, przewidywał tam zagospodarowanie określone, jednak zbył ten teren, teren jest do dzisiaj niezagospodarowany. A czy słusznie sprzedano ten teren po byłym basenie? Czy władze dobrze zrobiły, sprzedając Nie, jednoznacznie. Ten teren? Ja to wielokrotnie podkreślałem. Uważam, że to był błąd. Nie mnie oceniać, jakie przesłanki były do podjęcia takiej decyzji. Uważam, że to było bardzo poważnym błędem i to myślę, że jest powtórzenie tej sytuacji, którą mamy do podjęcia ze zmianą granic strefy B i C. Błąd, który został podjęty, mylna decyzja, która została podjęta kilka lat temu, skutkuje dzisiaj tym, jaki mamy wizerunek basenu i boję się, że może to być przyczynką, że za kilka lat będziemy podobnie oceniali decyzję o zmianie granic strefy B i C. A jaki ma pan pomysł na zagospodarowanie tego terenu bez zmiany granic uzdrowiska? Ja nie jestem właścicielem tego terenu i to właściciel musi wypowiedzieć się, jak chce ten teren zagospodarować. Natomiast my w sąsiedztwie chciałbym zrealizować kompleks obiektów o funkcji sportu, rekreacji, funkcji mieszkalnej i biurowej oraz funkcji usługowej. No to deklaruje inwestor. Ale proszę, to może być zrealizowane w strefie B, tylko w mniejszym zakresie. Pan Szymon Wróblewski zaproponował obiekt o powierzchni około 2000 m2. Natomiast dziś może w strefie B zrealizować obiekt o powierzchni do 400 m2 i myślę, że realizując taki obiekt, gdyby ten obiekt funkcjonował właśnie o takim charakterze, jak pan redaktor przedstawił, rekreacyjno-sportowym, tylko w mniejszym zakresie, mógłby już funkcjonować. Myślę, że mieszkańcy nabraliby zaufania i władze, radni, również by ci, którzy są nieufni, nabraliby zaufania i przekonali się, że działania są bardzo dobre i działają na rzecz uzdrowiska, na rzecz rozwoju uzdrowiska. To może warto podjąć rozmowę z inwestorem, żeby zbudował właśnie taki obiekt, a nie taki duży 2000 m2, tylko mniejszy. Ale ja nie jestem doradcą pana właściciela tego terenu. Pan zna przepisy, bo pan kupując teren, pan zna przepisy, bo wielokrotnie żeśmy rozmawiali i wie, jakie obowiązują nas przepisy. Nie mnie doradzać w tym zakresie. No ale pan jest burmistrzem i pan ma jakąś wizję rozwoju uzdrowiska. Zależy. I widzi pan w tym rejonie, na tym terenie jakąś funkcję, tak? Tak, będę gorąco pana Wróblewskiego namawiał, bo niepotrzebne zamieszanie wokół sprawy się wytworzyło i będę namawiał, jeżeli oceni, że to z interesu, ze względów finansowych, względu tych działalności gospodarczej, którą prowadzi, że wybudowanie mniejszego obiektu na tym terenie o takim charakterze, jak wspomniał, będę namawiał, żeby tak inwestor się zachował. A czy wchodzi w grę odkupienie gruntów? Myślę, że dziś mieszkańcy nie zrozumieliby tego zagadnienia. Po pierwsze, nie stać nas jest na odkupienie. Proszę mieć świadomość, że teren stosunkowo niedrogo został zakupiony przez inwestora za tyle, za ile gmina sprzedała, a więc te 700 kilkadziesiąt tysięcy. Natomiast dzisiaj, gdybym podjął decyzję o nabyciu i radni podjęli taką o nabyciu, myślę, że mieszkańcy uznaliby, że ponieważ inwestorowi nie wolno było nic zbudować, to oddano mu pieniądze. Myślę, że to byłaby również negatywnie postrzegana sprawa odkupienia. Natomiast no ale może jest to jakieś wyjście z tej sytuacji. Tak, byłoby to, ale czy pan by się zgodził o tak atrakcyjny teren sprzedać za tak stosunkowo niską cenę? No ale po co mi tak atrakcyjny teren, na którym nie mogę nic zbudować? Nie, można
Ustawa przewiduje. Jednym z argumentów, którym posługuje się inwestor, jest budowa parkingu na około 150 miejsc, który umożliwi parkowanie do naszych obiektów. Rzeczywiście tak jest, parkingi naziemne w strefie B mogą być tylko do ilości 50 miejsc. Natomiast ustawa przewiduje, jest wyjątek, że parkingi podziemne i wielopiętrowe mogłyby na tym terenie być wybudowane, a więc czy to jest opłacalne ze względów dla inwestora, ja tego nie wiem. Natomiast nie ma utrudnienia w wybudowaniu większego parkingu, jak jeżeli chodzi o granice strefy B i C. 50 miejsc, tak? Natomiast myślę, że wybudowanie obiektu o powierzchni 400 m2 właśnie sportowo-rekreacyjno-handlowego umożliwiłoby przekonanie mieszkańców, że intencje w działaniu są dobre, tak? Że nie ma tu żadnego podtekstu. Wprowadzenie strefy C może utrudnić funkcjonowanie uzdrowisk. Uchwałą podjętą przez radnych zajmuje się też nadzór wojewody, tak? Bo był wniosek o unieważnienie tej uchwały, tak? Czy wcześniej ta uchwała zostanie przez radnych właśnie przyjęta, czyli odrzucona, czy też wojewoda ją uchyli? Jaka tutaj będzie procedura? Uchwały do wojewody zostały przesłane na przełomie stycznia i lutego i pan wojewoda ma 30 dni do sprawdzenia, czy ta uchwała została podjęta zgodnie z prawem. Myślę, że do tego czasu radni rozpatrzą uchwałę na swojej sesji, a jak zachowa się wojewoda, nie będzie sprawy, tak? Nie będzie, może nie być sprawy. A co z ponad 500 podpisami mieszkańców Szczawna-Zdroju o przeprowadzenie konsultacji? Jest to istotny i ważny głos mieszkańców i zapewniam mieszkańców, że w każdej sprawie, w każdej ważnej sprawie będą przeprowadzane konsultacje, natomiast te konsultacje będą przeprowadzone na odpowiednim etapie prowadzenia tej sprawy. Dziś nie można było prowadzić, dlatego że... Koledzy pana zaskoczyli. Nie, nie zaskoczyli mnie koledzy. Tak jak pan redaktor zadał pytanie, pierwsze pytanie, że uchwała dotyczy zmiany granic. Ona nie dotyczy zmiany granic, tylko rozpoczęcia procedury. I na odpowiednim etapie, jeżeli będzie wymagana odpowiednie konsultacje, przeprowadzenie odpowiednich konsultacji z mieszkańcami, takie konsultacje będą przeprowadzone. Do najbliższej sesji, do 29 lutego, żadnych konsultacji w sprawie zmiany granic uzdrowiska nie będzie? Nie, wydaje mi się, jest bezzasadne prowadzenie jakichkolwiek konsultacji teraz z mieszkańcami. Ten głos mieszkańców został usłyszany. Zresztą byłoby poddanie wątpliwość tego głosu, a więc ten głos jest bardzo ważny, bardzo istotny i nie możemy go pominąć, a więc musimy go uwzględnić, ja go uwzględniam i go szanuję. A pani przewodnicząca Marzena Sobczyk usłyszała w końcu głos mieszkańców? Proszę zapytać panią przewodniczącą. Dziękuję bardzo. Burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruch był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.